Witam Państwa serdecznie w dzisiejszym odcinku Horyzontu Zdarzeń. Chciałbym się z Państwem podzielić pewnymi swoimi przemyśleniami na temat bycia wege. I od razu powiem, że tak, adresuję ten swój odcinek przede wszystkim do tych z Państwa, którzy jedzą mięso. Ale chcę powiedzieć, żebyście się nie obawiali, nie zamierzam Was straszyć żadnymi koszmarami i nie zamierzam popełniać tego błędu, który bardzo często jest popełniany w komunikacji pomiędzy Wami i nami, jeśli mogę w ten sposób powiedzieć. I chciałbym Państwu opowiedzieć kilka słów o tym, co to znaczy być wege, i przenieść cały ten poziom dyskusji między nami na zupełnie inną płaszczyznę. Inspiracją do tego dzisiejszego odcinka jest pewien artykuł, który wydaje się być dosyć popularny, przynajmniej w anglojęzycznym internecie, i to jest relacja z pewnego eksperymentu na jakimś uniwersytecie we Włoszech, gdzie posadzono dwie grupy osób, które brały udział w tym eksperymencie. Jedna z nich się patrzyła przez 10 minut w ścianę, a ta druga grupa się patrzyła przez 10 minut sobie w oczy. No i potem porównywano doświadczenia. Obydwu nie trudno się domyślić, że były one zasadniczo różne. I teraz ja już nawet nie chcę Państwu szczegółowo relacjonować tego eksperymentu. Chcę powiedzieć, że ja mam za sobą takie doświadczenie, jak patrzenie się długi czas w oczy zwierząt, a także długi czas w oczy ludzi, bo to nie tylko na tym uniwersytecie we Włoszech tego typu eksperymenty prowadzono, ale w zasadzie takie ćwiczenie, jak patrzenie sobie przez długi czas nawzajem w oczy, jest ćwiczeniem często stosowanym na różnego rodzaju grupach zajęciowych i terapeutycznych. W związku z czym być może wielu z Państwa też tego doświadczyło. Otóż ja chcę powiedzieć, że patrzenie zwierzętom w oczy jest dokładnie tak samo fascynujące, jak patrzenie ludziom w oczy. I widać i w jednym, i w drugim przypadku dokładnie taką samą istotę. Mnie się tak złożyło w życiu, że ja od lat mieszkam sam ze stadem kotów. I pozwala mi to poczynić bardzo ciekawe obserwacje. Bo po pierwsze widzę, jak różne te koty są i dokładnie widzę w nich tę samą różnorodność, którą widzę wśród ludzi. Mam tutaj na myśli ich charaktery, temperament, to czy są introwertykami, czy są ekstrawertykami, to czy są inwazyjni, ofensywni, czy są skryci, ukrywają się gdzieś w długim szeregu i tak naprawdę trudno ich zauważyć. Wszystkie te cechy, które znamy dokładnie z ludzkich naszych zachowań, można znaleźć, jeżeli się ma możliwość obserwowania stada, nazwijmy to w ten sposób, zwierząt. I to jest punkt pierwszy, tak naprawdę od tego chciałem zacząć. A właściwie chciałbym zacząć może nie tyle od odkłamania pewnego mitu, co chciałbym zdjąć taki płaszczyk pewnego eufemizmu, który został przyklejony do nas wszystkich, tych, którzy się identyfikujemy jako wege. Otóż mówi się o nas, że to ci, którzy nie jedzą mięsa. To jest totalne nieporozumienie. To w ogóle nie o to chodzi. To w ogóle nie chodzi o niejedzenie mięsa, to chodzi o otwarcie serca i zdolność współodczuwania i taki, a nie inny stosunek do zwierząt. Taki sam jak do ludzi, tak naprawdę. To jest to, co nas definiuje jako tych, którzy są wege, a nie to, że nie jemy mięsa. I to jest pierwsza i podstawowa kwestia, że dopóki dyskusja na temat jedzenia, nie jedzenia mięsa jest na właśnie takim poziomie, jem, nie jem mięso, to ona do niczego nie prowadzi. Będzie tylko i wyłącznie konfliktować zarówno państwa w stosunku do nas, jak i nas. W stosunku do państwa zupełnie nie o to chodzi, bo istotą rzeczy są zwierzęta, a nie jedzenie, czy też nie jedzenie mięsa. Także bardzo proszę, przenieśmy tę dyskusję przede wszystkim na taką perspektywę, że mówimy o stosunku do zwierząt, o tym, że można otworzyć swoje serce szerzej i każdy z Państwa zapewne w różnym momencie swojego życia tego typu doświadczeń doświadcza. Druga kwestia to jest kwestia pewnego poziomu świadomości, do którego niektórzy mogą dojść, nie muszą oczywiście, ale chciałem Państwu o tym opowiedzieć, jak to wygląda z mojej strony, być może Was to zachęci. Otóż kiedyś jedna z moich przyjaciółek, która przeprowadziła się na dietę pod tytułem raw food, czyli przeniosła się na jedynie kompletnie surowych i wyłącznie surowych rzeczy. No z oczywistych względów wzbudzało to zainteresowanie, także nas, różnych innych wege dookoła tej mojej przyjaciółki, no bo każdy z nas pewnie sobie zadaje takie pytanie, czy tak się da, czy to jest dobry pomysł, czy w tym klimacie, aby na pewno, czy nie jest to przegięcie i tak dalej. No i kiedy z nią rozmawiałem, ona mi powiedziała coś, co jest bardzo znamienne, bo powiedziała, wiesz co, ludzie często myślą, że najpierw zmienią dietę i w konsekwencji zmiany diety zmieni im się świadomość. A ja myślę, powiedziała moja przyjaciółka, że jest kompletnie odwrotnie. Że najpierw się zmienia świadomość, a dopiero potem to się manifestuje w postaci tak naprawdę nie tyle zmiany diety, co zmiany stosunku do innych istot, przede wszystkim do zwierząt. I konsekwencją tego faktu jest to, że ludzie przestają jeść mięso, bo nie chcą brać udziału w łańcuchu ciemiężenia tych zwierząt, nazwijmy to w ten sposób. I to jest druga rzecz, na którą chciałem Państwu zwrócić uwagę, bo tak, to tak naprawdę rozmawiamy o pewnej perspektywie świadomości. I do tej świadomości chciałem Państwa zaprosić, bo wydaje mi się to być dużo mądrzejszym poziomem rozmowy pomiędzy Państwem i nami,
niż ten dotychczasowy dyskurs, który się sprowadza do tematyki jedzenia mięsa. Przywołam tutaj też takie znane wegańskie pożegadło, że jesteś tym, co jesz. I teraz mogłoby się wydawać, że ono stoi w pewnej sprzeczności z tym, o czym mówiła moja przyjaciółka, że najpierw zmienia się świadomość, a konsekwencją zmiany tej świadomości jest zmiana stosunku do i dalej niejedzenia mięsa. Ale to wcale nie ma żadnej sprzeczności. To jest po prostu pewna sekwencja wydarzeń. Najpierw zmienia nam się świadomość, potem zmienia nam się stosunek do innych istot, potem przestajemy jeść mięso i potem, dzięki temu, że stajesz się tym, co jesz, po jakimś tam czasie moje ciało, moja dusza, moje jestestwo, moja całość staje się tym, co jem. A skoro zmieniłem dietę, to także zmieniam się i ja. I to jest, znowu, jakby to widzenie, o którym chciałem Państwu powiedzieć i chciałem Państwa zachęcić do tego, żebyście po pierwsze być może podjęli taką próbę i jeżeli tylko będziecie mieli sposobność usiąść naprzeciwko jakiegoś zwierzęcia, popatrzyli mu długo w oczy i zobaczyli, że będzie tam dokładnie ten sam kosmos, jaki będzie w momencie, w którym byście patrzyli w moje oczy, zapewniam Was. Widać dokładnie te same uczucia, emocje, lęki, postawy, wątpliwości i mnóstwo pięknych rzeczy. Więc chodzi o zwierzęta, tak naprawdę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że niektóre państwa, bodajże trzy, w ostatnich latach nadały delfinom i szympansom te same prawa, które mają ludzie. Jest w tym oczywiście pewna odrobina hipokryzji. Bo jak można nadać ludzkie prawa delfinom, a nie nadać ich wielorybom i tak naprawdę tysiącom innych gatunków, które żyją w tym oceanie razem z tymi delfinami i komunikują się z nimi dokładnie tak samo, jak ja się komunikuję z Państwem. Ale okej, jest to jakiś krok do przodu, doceniam bardzo i cieszy mnie to. I chciałbym właśnie życzyć i sobie, i Państwu, i nam, by nasza dyskusja i nasza rozmowa zeszła z tematu jedzenia i niejedzenia mięsa. Żeby się przyniosła na temat otwartości serca, zdolności do współodczuwania i tego, że zwierzęta są tak samo kosmicznie piękne, jak i my. I wtedy naprawdę wiele rzeczy się wyjaśni i wiele rzeczy się uprości. Namawiam każdego z Państwa, byście sięgnęli po takie doświadczenie i życzę tego Wam, sobie, a przede wszystkim całemu światu wspaniałych zwierząt. Dziękuję.